Banki będą pozywały frankowiczów kredyty we frankach. Banki będą pozywały frankowiczów. Do końca roku sądy zaleje pierwsza fala pozwów o zwrot kapitału. W 2022 rok. Będzie kolejna. Banki bronią się przed przedawnieniem roszczeń, pisze środowy Puls Biznesu. PB przypomina, że w maju tego roku Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę w kontekście sporów frankowych. Po pierwsze orzekł, że roszczenia banków i klientów w przypadku nieważności umowy kredytowej powinny być rozliczane zgodnie z tak zwaną teorią dwóch kondycji, czyli klient domaga się zwrotu zapłaconych rat kredytu, a bank żąda zwrotu wypłaconego przed laty kapitału. Po drugie stwierdził, że do czasu definitywnego upadku umowy nie biegnie termin przedawnienia roszczeń. O bezskuteczności umowy można natomiast mówić wtedy, gdy kredytobiorca, należycie poinformowany o skutkach nieważności klauzul abuzywnych, zgodzi się na unieważnienie całej umowy kredytowej, czytamy w dzienniku. Po ogłoszeniu wyroku, podkreśla, PB i ustnym uzasadnieniu banki odetchnęły z ulgą. Czarny scenariusz był taki, że sąd ustali bieg terminu przedawnienia na moment wypłaty kredytu. Ponieważ ustawowo roszczenia z tytułu kredytu przedawniają się po 3 latach, a sporne hipoteki frankowe klienci zaciągali przeszło 10 lat temu, istniało ryzyko, że banki o pieniądzach będą musiały zapomnieć, tłumaczy dziennik. Dodaje jednak, że poczucie ulgi w dużym stopniu wyparowało w sierpniu, po ogłoszeniu pisemnego uzasadnienia. SN orzekł, że termin biegnie od momentu, gdy rzetelnie poinformowany o skutkach kredytobiorca wie, że umowa jest nieważna. Jak określić ten moment, jak zmierzyć, kiedy frankowicz uzyskał pełną wiedzę na temat skutków unieważnienia i kto miałby weryfikować stan świadomości kredytobiorcy? Zdrowy rozsądek podpowiada, że właściwym miejscem jest sąd i że dopiero wtedy, gdy poinformuje on o tym konsumenta oraz zażąda oświadczenia, co dalej z umową, można liczyć termin przedawnienia. Bankowi prawnicy wiedzą jednak, że sprawy frankowe często kierują się swoją logiką i dlatego nie wykluczają żadnego scenariusza, czytamy w Pulsie Biznesu. Według gazety bankowcy nie są jednomyślni co do tego, jak najlepiej zapobiegać przedawnieniu roszczeń wobec frankowiczów. Rozpatrywane są dwie opcje, pozew przeciw klientowi lub zawezwanie do próby ugodowego rozwiązania sporu, pisze PB. Z instytucją zawezwania do ugody jest jednak pewien problem. Otóż, zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, jeśli propozycja ugody jest działaniem pozwonym, nie przerywa ona biegu przedawnienia. Banki musiałyby więc podjąć realną próbę zawarcia porozumienia, wyjaśnia w rozmowie z PB, zastrzegający sobie anonimowość prawnik jednego z banków. Paradoks polega na tym, zauważa dziennik, że bank występuje z ugodą, bo obawia się unieważnienia umowy, przy czym fundamentalnie nie zgadza się z praktyką sądową prowadzącą do unieważniania umów. Bankowcy nadal są zdania, że nie wypełnia ona celów wskazanego w unijnej dyrektywie, przywrócenia równowagi stron umowy. Zamiast więc działać wbrew sobie, dodatkowo ryzykując zarzut, że podjęło się działania dla pozoru, można przerwać bieg przedawnienia, występując z pozwem przeciw klientowi, tłumaczy Puls Biznesu.